Careful. This could get out of hand real fast. Wybierzemy się do latarni morskiej, zanim napije się wody ze źródła. Tak trochę... Być może trochę... Muszę iść na północ. Na południe, czyli tam... Być może trochę odsuwam rozwinięcie tej całej przygody. Ja lubię sobie pograć, połazić po Falloutie. Tak długo jak mam o czym opowiadać, to się dobrze bawię. Więc nie spieszy mi się tam. Mimo że... Tą główną kampanię przyszedłem tak dosyć szybko, pominąłem dużo zadań pobocznych, ale to dlatego, że nie wydawała mi się interesująca jakby to, co się robiło poza tym. Natomiast te tutaj zadania, które są poza kampanią, moim zdaniem są ciekawe. No, są na tyle ciekawe, żeby umierająca dziewczyna, która chce pomóc niewdzięcznym współmieszkańcom, to jest coś, nie? Czy ten cały Dima, diabeł wie, jakie są do końca jego intencje. Czy on jest przyjacielem ludzi, czy ich przeciwnikiem? Dowiemy się wszystkiego z czasem. Czy Kasumi, która nie jest do końca przekonana, czy jest syntkiem, czy nie jest, to są... Powiedziałbym, że fajne rzeczy. Ja w Falloutie trzecim też mnie zainteresowała taka jedna z historii o wampirach. Tam był taki gdzieś tam w podziemiach. Mieszkała grupa ludzi, którzy uważali się za wampiry i gdzieś tam wyglądało na to, że ta historia ma uzasadnienie, ale nie do końca było wiadomo cały czas. I to było fajne, ciekawe. Podobało mi się to. Bardzo często mam ochotę sięgnąć po Fallouta 3, co całkiem możliwe, że ja go kiedyś przejdę w waszym towarzystwie. Bo trójka mi się podobała bardzo. Bardzo się dobrze bawiłem w trójce. Ta relacja ojca i syna jest taka ciekawa bardzo. Tam będziemy szli. Straszne mgły, nie? Ale to niczego nie obiecuje. Jest tyle gier. Ja lubię robić świeże rzeczy. Nie lubię się cofać do starych. Znaczy, w pewnym stopniu lubię, ale jak są nowe rzeczy, które mnie interesują, to lubię. Ostatnio... Ja mam w ogóle takie... Czasami... Myślę sobie, że gry idą w fatalnym kierunku, jak patrzę na Assassiny, czy na to, co wypuszcza Electronic Arts, jak te strzelaniny rozbijają na te wersje premium, masę dodatków, ludzie nie wszyscy to mają, jedni grają w podstawową wersję, inni grają z dodatkami, to community się tak rozrzedza. To są złe bardzo pomysły, które służą oczywiście zarabianiu pieniędzy. Ja rozumiem, że gry się sprzedaje, że to jest biznes, nie? Ale oni wybierają złą ścieżkę, moim zdaniem, że psują. Electronic Arts robi dużo rzeczy, które są pozytywne gdzieś tam, nie? Ten cały Origins nie jest taki zły i tam ma parę fajnych pomysłów, jak na przykład możliwość wypróbowania gry i oddania jej, nie? Ale to wszystko, te wszystkie dobre rzeczy są niestety rujnowane przez całą masę złych pomysłów, tą potrzebę spieniężania tych gier tak bardzo, bardzo. Co to ma być? To jest namiot jakiś. Tu widziałem super mutant ukradni. Czy to już był jakiś niewidoczny super mutant? Słowo daje. Super mutant to raczej w tym namiocie nie siedzi, nie? No i tak wygląda, więc z jednej strony mam takie pochmurne myśli, jeżeli chodzi o branżę gamingową, nie? A z drugiej strony pojawiają się gry niezależne, jak na taki chociażby Firewatch, gdzie ta technologia tworzenia gier jest dostępna do... Znaczy coraz mniejsze studia są w stanie robić gry o coraz wyższej jakości. Ja bardzo lubię taką ekipę, oni się nazywają Spiders. Kto wydaje ich gry? A tam dojdziemy na miejsce, wybaczcie, że tak... Nie pamiętam, kto wydaje ich gry, ale... Oni robią fantastyczne tytuły, oni robią... Teraz będzie Technomancer od nich i... Znaczy, nie tyle, że robią fajne gry, te gry mają niesamowity potencjał i nie do końca im to wychodzi gdzieś tam, bo... Mars Warlocks to była chyba jedna z takich produkcji, Bound by Flames to była druga i one obie gdzieś tam mnie irytowały na końcu, ja obu nie skończyłem, bo czegoś tam brakowało.
Ale mają potencjał. To jest taki. Mają taki. To mi przypomina wczesne prace CD Projekt Red, pierwszego Wiedźmina, i chociaż pierwszy Wiedźmin był lepszy. Ale ci kolesie ze Spiders to jest taka ekipa, która może coś osiągnąć. Liczę na to, że coś osiągną. No i teraz czekam na tego Technomancera od nich z nadzieją, że to będzie jeszcze lepsza gra od poprzednich, w sensie, że będzie ciekawsza, no ale zobaczymy. No i pojawiają się te studia niezależne, które robią coraz ciekawsze rzeczy, takie narracyjnie bardzo interesujące. Więc spośród tych gigantów jest szansa na to, że mniejsze studia zaczną robić coś fajnego. Ale potem pojawia się taki tytuł jak Doom na przykład, który jest świetnie, wyśmienicie zrobiony. Płytki, jeżeli chodzi o historię, ale technicznie rewelacyjny. I bardzo fajnie. I od razu się ucieszę, myślę, Jezu, może jest jeszcze nadzieja dla tych dużych studiów. Bo Bethesda po wypuszczeniu tego Fallouta 4, to ja byłem rozczarowany, że nie żądali czegoś więcej od deweloperów. Że nie żądali, żeby ta historia była lepiej pokazana, lepiej zrobiona, żeby zrobiona na nowym silniku jakoś. Grafika nie ma znaczenia, ale ten jest mocno przestarzały. Się ten tnie się i tak dalej, optymalizacja jest słaba. Więc wyobrażam sobie, że ludzie, którzy mają słabsze sprzęty, to nie mogą być zadowoleni do końca z tego, jak Fallout wygląda. No. Kurde, cały czas mam wrażenie, że w nocy się poruszam. Strasznie mroczne to miejsce, to mnie trochę męczyć zaczyna, no ale taki świat. A potem, a jeszcze wcześniej pojawia się Uncharted 4 i myślę sobie, Jezus, jest kilka takich firm, które robią naprawdę wyśmienite rzeczy. Jest CD Projekt Red, nie ma co do tego cienia wątpliwości, jest Rockstar przecież, jest właśnie Naughty Dog. Spał sobie, Chryste. No też mnie w Falloutie dobija, że patrzę z dystansu na przeciwników, nie, nie jestem w stanie ocenić, czy oni żyją, czy oni nie żyją, czy to jest wróg, czy to jest przyjaciel. No. Co powiedziałem, Rockstar jest Techland, który robi naprawdę bardzo dobre gry. No to polscy deweloperzy w ogóle ostatnio fantastycznie sobie radzą. Co tam jeszcze z takich dużych? Naughty Dog, to oczywiście Uncharted 2 mówiłem. Tak czy inaczej, no są naprawdę dobre ekipy, które no Blizzard oczywiście, no jakże mogę o Blizzardzie zapomnieć. Możecie jeszcze wymienić kilka firm, które naprawdę mają się czym pochwalić. Mają jakieś ciekawe dokonania. I to jest świetne, że te firmy dbają nie tylko o jakość swojego produktu, ale przede wszystkim o swoje dobre imię. To jest taki... To jest bardzo znaczące, że firma nie wypuści syfu nie dlatego, że nie mogłaby na tym zarobić albo coś, nie? Ale przede wszystkim dlatego, że to wpłynie na ich opinię, że oni mają bardzo dobrą opinię, ludzie lubią mieć dobrą opinię. Sorry, no nie lubię kur. Widzę, że koleś też nie za bardzo. Widzę kurczaka, to go od razu dziabnę. Ja mam teraz taki problem, że ta moja snajperka nie zawsze położy jednym strzałem w głowę. Nie? To jest dosyć istotne. Wiedzą, że coś się dzieje, ale nie wiedzą do końca gdzie. Coś widzicie?
Dobra, nieważne, no, trochę mnie po... Utwardzony karabin snajperski, weźmiemy to sobie. Karabin bojowy też, żeby go rozebrać na części. Zastanawiam się, czy tutaj tłumika nie założyć sobie. No tłumik jest cenna rzecz, to można zabijać kolesi jednego po drugim i... Jest okej. Tu mi ten celownik trochę przeszkadza. Więc jakby kończąc moją opowieść, czasami zdarzają się takie momenty, kiedy jestem zniechęcony mocno do gier. I co wychodzi, to mi się nie podoba. Jakieś takie niedoróbki, jakieś takie na pół gwizdka. Ale potem od czasu do czasu trafi się coś niezwykłego. Co przywraca wiarę w to, że ten świat ma... Zmniejszono 10%... idźcie z tym Watsem. No. Ale ludzie i tak będą czekali na Fallouta 5. Z nadzieją. Ja też będę czekał na Fallouta 5. Jakby udało się połączyć siły Bethesdy z id Software, czyli z tymi, którzy zrobili Dooma. Jakiś porządny silnik, kurde, wreszcie zrobić do gry. Czy to będzie pięknie wyglądało, będzie śmigało jak rakieta. Jeszcze przy okazji opowiedzą jakąś fajną historię przy tym, ajajaj. Fallout ma taki niesamowity potencjał. I uważam, że to jest tak boleśnie spłycone tutaj, ale... Zaznaczyłem tą pieprzoną kurę i cały czas mam ją na radarze. Co ciekawe, nie zginęła od jednego strzału. Więc to jakaś była mega kura. Tak, to jest kura, no łazi na zewnątrz. What the fuck? Ślepy jesteś, gościu? I sztuczna inteligencja... A, nie, dobra, nie, się nie będę w to... Ja zawsze jak widzę takie rzeczy, to sobie myślę... No dobra, no musimy jakby... Musimy mieć na pewno ustępstwa, nie? Wiadomo, że sztuczna inteligencja przeciwników w grach to jest... Z reguły jest parodia. Dlatego ja zawsze wolę gry multiplayer. Dlatego ja z reguły gram na niskich poziomach trudności, bo... Co ja znalazłem? Tutaj. Dlatego z reguły na niskich poziomach trudności gram, bo mnie nie bawi męczenie się ze sztuczną inteligencją, która i tak jest... Nie mam pojęcia, co ja tu znalazłem, cholera. Ale może to coś było istotnego. Okej, to jest coś, co ja zawsze biorę. Gra planszowa, pole rażenia. Jacyś fani planszówek tu byli. No i widzicie, tak się teraz, zamiast się skupić na tej historii, która nie jest wcale tam jakaś tragiczna, to zaczynam się oddawać czarnym myślom na temat gamingu, który no, powinien być lepszy. Co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze coś jest do wyjęcia. Czy ja tu muszę oczyścić? Zaraz zobaczę dane. Zlikwiduj przywódcę traperów. To chyba jest to, nie? Tak, on tu jest. Dobra. Jeszcze na niego nie trafiłem. O, to jest latarnia morska, więc to powinno mieć więcej kondygnacji gdzieś tu. Ta latarnia jest w tym miejscu. No to teraz... A, tutaj jest. Prawie mi to umknęło. Tu też jest pracownia płatna, pracownia, więc pewnie można by urządzić sobie tutaj jakiś obóz. Kurde, latarnia morska to jest fajne miejsce, żeby się ukrywać, nie? Bo no to nic tu ci nie wlezie tak niezauważone, a tak z góry raczej mała szansa.
gdzieś tam na górze sobie. No tu go nie ma. Szczotka do włosów i mop. Może to jakiś woźny, a tu jeszcze wybudowali... Sprytnie. Wybudowali coś na szczycie. Zabierzmy mu granat odłamkowy. Oberwał? Niestety, przyjacielu. Czy ja dostałem jakieś... Harpun, czy ja dostałem do karmy jakiś minus? Wziąłem tajemniczą taśmę? Holotaśmę? Bo to chyba było ważne, nie? Ekwipunek. A to chyba znalazłem wcześniej. Oto. No nic ciekawego. Historia, że facet gdzieś tutaj szukał tej wyspy, no. Zainspirowany przez jakąś babkę. Cholera wie, przez którą babkę. Może tą, która przysłała nas tutaj. Okej. Okay. Ej, kochanie, co się skradasz? Dobrze. Tam strzywacza używałaś w pokoju? Chciałem powiedzieć, że tu wszystko słychać. Wiesz, bo ja mam mikrofon na odsłuchu. To tak jak miał podsłuch. Ja wszystko słyszę, co się w domu dzieje. Nie wszystko widzowie słyszą, bo mam filtry, ale wy cokolwiek robicie... W każdej części domu? Proszę? W każdej części domu? Nie, w ubikacji nie mam podsłuchu. Ale nie to miałam na myśli. Ja mam... Dobra, przepraszam. Okej. Okay. No, mam... Ten mikrofon jest dosyć czuły. On jest... karabin snajperski. To jest mikrofon pojemnościowy, więc on bardzo dobrze wyłapuje wszystko z okolic, więc ja bardzo dużo słyszę, więcej niż bym chciał. I mi to przeszkadza czasami. Głowa, przyjacielu. Też są jakieś tam, ale ja ich kładę wszystkich bez większego. Przepijający. Ignoruje 30% odporności na obrażenia. No i bardzo dobrze, to jest chyba jeszcze lepszy ten karabin z dźwignią. Weźmy sobie do rozłożenia potem. Wygodna, utwardzona, ciężka lewa noga trapera. No nie potrzebuję twojej... nogi, niezależnie od tego, czy jest utwardzana, czy nie. To weźmiemy do rozbiórki te bronie wszystkie. Jeszcze ktoś tu żyje? No dobra. No to zamyka tą historię tu. Tu natomiast ciekawe rzeczy. Napij się wody, wrzuć mięso. I można by też wrócić do Casey Dalton. Ale w zasadzie nie mam powodu wracać. Chyba słyszałem to jakieś działko. Nie ma sensu wracać przed 41 poziomem, bo nie rozbuduję tej broni bardziej niż bym chciał. Kurde, martwi mnie, że ta snajperka zadaje takie niskie obrażenia. Oczywiście ten... ta
Kolejowa spluwa zadaje większe obrażenia, ale... Ale nie ma tłumika. Ja potrzebuję tego tłumika jednak. Można naprawdę fantastycznie sobie poradzić z jakąś tam grupą przeciwników, jeżeli się nie zorientują, że podchodzę. Kanister? Bardzo mnie to cieszy. Jak znam życie, zaraz mi coś z wody wyskoczy, ale może nie. Przeciwnicy w Falloutie 4 poruszają się jak... Czy poruszają się gorzej niż w grach 10 lat temu. Przed... Kojarzycie takiego bohatera? Kyle Katarn? To było... Jedi Academy? Albo... Chyba to było Jedi Academy 1 i 2. Star Warsy stare. To były fajne przygody. No to co, spróbujemy się napić ze źródełka? No, chyba tak. Patrzcie, dzień, kurde, udało się. Patrzcie, jak się rozchmurzyło, nie do wiary. Jestem z powrotem przy dzieciach Atomu. No, muszę się napić z tego, ale to po prostu słońce świeci. No, niewiarygodne. Rzadko z tego karabinu korzystam. Właściwie to taki półautomatyczny się zrobił. Właściwie, ale też takie jest... Widzicie to rozmycie takie? Na przykład mój celownik jest taki rozpikselowany. Nie do końca wiem czemu. Ale poziom radioaktywności to mi tutaj nieźle bryka. To rozmycie chyba ma symbolizować mgłę właśnie, nie wiem, sam. A może trafiłem po prostu na burzę radiacyjną? Ja też się znam, jak te dzieci Atomu, kurde, są w stanie przetrwać tą całą... A, w ogóle idę w złą stronę, goddammit. Jak te dzieci Atomu są w stanie przetrwać tą radioaktywność, bo oni z reguły mieszkają w centrach tych eksplozji. Może się jakoś uodpornili, może trochę jak gule, no. Nie mam pojęcia, naprawdę. What the? Muszę iść totalnie na drugą stronę. To jest chyba odpowiedni kierunek. Niepokojąco, ale ładnie wygląda. No teraz nie mam rozmycia, a tutaj mam. A, bo to słońce to... Rozumiem. To rozmycie się pojawia wtedy, kiedy słońce nam świeci w oczy. Okej, no jest to jakiś tam... mechanizm. O, oh, fuck. Boże. Nie lubię wpaść do wody. Się tak ciężko wydostać. Dobrze, ten pancerz wspomagany nie ma z tym problemów. Nowa wersja delfinów. Jak zobaczyłem czaszkę, to mi się przypomniała jakaś anegdota. Dwóch żołnierzy siedziało w okopie. Chyba w czasie pierwszej wojny światowej. Nie, w czasie II wojny światowej, nie? I to byli żołnierze alianccy. Chyba byli Brytyjczycy. I jeden mówi do drugiego: słuchaj, stary, wiesz, no wojna jest, nie? My robimy złe rzeczy, oni robią złe rzeczy, zabijamy się nawzajem. Ale w zasadzie to skąd mamy wiedzieć, że to my jesteśmy ci dobrzy? Nie, bo przecież wojna jest, nie? Ci Niemcy też przecież zabijają, nie? I ten drugi żołnierz, trochę starszy, który siedział obok niego, patrzy na niego i mówi: tak, wiesz, no stary, bardzo łatwo jest odpowiedzieć na pytanie, kto jest zły, a kto jest dobry. Widzisz, żebyśmy mieli gdzieś jakieś czaszki na czapeczkach? No właśnie. No właśnie, no. Zawsze jak żołnierze noszą na mundurach symbol czaszki, to nie świadczy o nich dobrze. No nie, nie mogą być dobrze. To nie może być ta dobra strona. Co my tu mamy? Tu jest w ogóle jakiś taki... Ja się proszę o guza tutaj chodząc, nie? Tam jest jakiś szkaradnik, lepiej go załatwić teraz. Młody łykacz. Proszę cię bardzo. Ciekawe, bo ja... Ten karabin zadaje też obrażenia od radioaktywności.
metalowe wiadro. Faktycznie łyka wszystko. I to pewnie nie powoduje wielkich strat. Musiałbym się przełączyć na tą snajperkę w czasie strzelania do nich. W Watcie przeszkadza mi też, że tak słabo działa na dystans, nie? To co ja jestem bez problemu w stanie trafić snajperką w ten sposób, z naprawdę z ogromnego dystansu. Gdybym chciał to trafić Watcem, w ogóle nie wchodzi w rachubę. Tam jest szansa na trafienie 5%. No litości, no. To jest nierealistyczne zupełnie. Znaczy, jakby nie oddaje zupełnie umiejętności naszych postaci. Ten Watt jest źle zrobiony. Ale tak jak mówię, on nie powinien być taki. Ja rozumiem, że to... To wszystko wynikało z pewnego naśladownictwa Fallouta 1 i 2, że deweloperzy chcieli być blisko tego, jak te gry kiedyś wyglądały, tej turowości, przeniesienie trochę tej turowości, ja to rozumiem, nie? Ale no jednak stawiałbym na spowolnienie czasu, albo przynajmniej dałbym opcję do wyboru, czy chcesz Watsa tradycyjnego, czy spowolnienie czasu, takie jak w Max Payne, nie? I wtedy wszyscy powiedzieli, kurde, no pewnie, że spowolnienie czasu, no ja pierdziel, przy tym Watts nie działa nawet na dystans, no. Dobra, no. Mam nadzieję, że nie... pewnie będę żygał godzinami po wypiciu tego źródełka, ale... Śrał pies. O kurde, nie, nie. Shit. Mam wizję jak w tym... w Far Cry. Nigdy nie lubię wizji. Znaczy, one są okej, jeżeli ich nie ma za dużo, ale w Far Cry to jest przegięcie po prostu. Jest, trochę mnie odstrasza od grania. Ale radioaktywność to mi skoczyła. Czekajcie, ja sobie muszę coś... wspomagacza coś muszę wziąć do antyrada, bo... Bo zaczęło się robić nieprzyjemnie. Już niedługo zacznę świecić po nocach i to nie będzie wpływ mojego kombinezonu. Hello. Dzień dobry. O, patrzcie. Ej, to może o czymś świadczyć, to znaczy ja tu się wyleczyłem z radioaktywności, ale może te istoty nie reagują. Może te potwory nie reagują, jak przeciwnicy potencjalni są radioaktywni. O, było coś. Ej. W ogóle nie rozumiem za bardzo tej wizji mutacji popromiennej. Dwie głowy mają zwierzęta. Jeszcze zobaczę, w której części wyspy my jesteśmy. A, tu nie bywałem. Idę za tobą, idę. Ty niepokojąca istota. Wydaje mi się, że tak już abstrahując od tego, co tu się dzieje, wydaje mi się, że jestem trochę za mocny, jak na... na tą wyspę. Że ten level, który mam, sprzęt, który posiadam, broń, którą sobie zrobiłem, że to wszystko jest za mocne tutaj. Trzymają się z daleka ode mnie, nieźle. Może jednak nie? Okej, jest ułatwieni. Się władowałem na nich.
Szansa na wytrącenie trafionego przeciwnika z równowagi. No dobrze. Nie używam pistoletów, ale... Strasznie tu jest zielono.